Kajak, motorówka, Titanic, czy w ogóle co tam innego? Nie obchodzi mnie, jak masz na imię, mieszkamy zbyt długo razem i znowu nie zamknęłaś okna i napadało... Nie jestem zobowiązana, by zamykać to durne okno! Te ludzie też na Titanicu nie byli zobowiązani, żeby zamykać żeby szalupy zeszły i co, poginęli! Wiesz co, jesteś bezczelny! Wyjdź z mojego domu! Mimo, że płaciłem, to więcej nie zapłacę. I potem dobrze. Nie wołaj mnie, bo i tak nie wrócę. I nie będę. Wrócę do moich braci minionków. Z dala od ciebie, wszyscy są normalni. Przynajmniej banany jedzą, a nie to co ty, tylko ananasy byś jadła. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tutaj była przed chwilą taka kłótnia. Otóż ten gościu, który właśnie wyszedł z mojego domu, nie wiem co on zrobił, on tu jest praktycznie ciągle, nie wiem co on tu dokładnie robił, ale codziennie słyszałem jakieś kłótnie, w ogóle było, no strasznie było, naprawdę. I nie wiem co teraz zrobić, bo moja siostra ciągle teraz płacze w pokoju i teraz nie mam pomysłu, jak ją pocieszyć, nie mam kasy, nie mam nic, ja w ogóle muszę zarobić jakąś kasę, bo chcę się już stąd wyprowadzić, tu jest strasznie w tym domu, tu nie ma mebli w ogóle. Ostatnio jeszcze coś tutaj było, a tu już nie ma mebli, wszystkie sprzedali na jakieś wycieczki głupie. Co to ma w ogóle być? Muszę znaleźć sposób na zarobienie pieniędzy i to jest najważniejsza rzecz w tym odcinku, dlatego dzisiaj będziemy szli do jakiejś pracy jako zwykli robotnicy i zarabiać trochę pieniędzy, bo trzeba zarobić na mieszkanie i w ogóle na wszystko. Jak widzicie, miasto w ogóle się nie rozwija, ciągle tutaj pada. Dobra, to co, lecimy do jakiejś pracy, bo ja się umówiłem tam na przedmieściu z takim jednym gościem, który ma mi załatwić bardzo dobrze płatną pracę. Dobra, tam jest właśnie, on chyba stoi, ej chwila. Czy to przypadkiem nie jest chłopak mojej siostry? Co? Ej, zaraz, zaraz. Tak, to jest on! Chwila, trzeba do niej... Co? Czy on mi... Nie, mam nadzieję, że to nie on, że to ktoś inny tutaj stoi. Umówiłem się przy tym właśnie... przystanku, przy szpitalu, kurde. Jeżeli to jest on i zaraz ktoś nie podejdzie mi o pracę, to on mi chce zaoferować pracę? Co? Ty! Podchodzisz tu, czy chcesz w zęby? No, podchodzę, ale kim ty jesteś? Przecież ty... Dobra, chodź, szybko. No, no. Czy ty miałeś zaoferować pracę? Gadaj cicho, bo nas obserwują. A, dobra, dobra. To jaki masz pomysł? Co ty chciałeś? Dobra, siądź se. Dobra. Sytuacja jest prosta. Nazywam się Neurach. Ogólnie chodzi o to, że jest pewna sprawa. Chcesz szybko zarobić kasę? No chcę, przecież po to tu przyszedłem. Tu było ogłoszenie na OLX-ie. Dobra, chodź szybko tutaj do groty. Dobra, dobra, dobra. Chodź. Ej, tutaj, nie wiem kto w sumie, ty jesteś bezdomny. Dobra, kontynuujmy. Nie, nie ma. Twoją siostrą specjalnie dzisiaj zrobiliśmy tą kłótnię. No? Żeby nas nie namierzyli. Co? Zrobiliśmy. Kurde, czyli to było specjalnie? Tak, specjalnie, dobra, ale kontynuujmy. Młody, cicho. Tak? Słuchaj, chodzi o to, że obrabujemy bank. Co? Bank, nie gadaj, nie, bank? Wiesz, ile tam jest kasiory? Ile? Tyle, że będziesz mógł sobie kupić parę kilogramów gum do rzucia. Co? Kurde, no. To chyba z kilka milionów. No tak. A ile ty myślałeś? No nie wiem, myślałem, że nic. No nie wiem, chciałem zarobić po prostu kasę. Kurczę, serio, ale kiedy robimy ten napad? Ja jestem gotowy, ja mogę zrobić. Robię ja, ty i twoja siostra, ten kajak, czy tam Titanic, czy jakiej tam mówili, czy U-Bot, nie wiem. Jesteś pewien, że w to wchodzisz? No, myślę, że tak. O, i teraz patrz. O kurde, jak ty się zmieniłeś? Magia. O kurde. Ale nie będę o tym ci mówić. Dobra, kontynuując. Prosty plan, szybki obrabunek, dużo forsy. Dobrze, weź jeden, nie wiem, plecak czy coś tam, żeby plecak? Można było załadować. Żeby można było załadować forsę. I tyle myślę, że wystarczy. A, no i możesz nałożyć jakiś strój, ale dobra. W sumie. Dobra, wyglądasz jak strój. Menel, więc nie będą podejrzewać, że to ty. No, dobra. No dobra. Okej, tylko cicho, morda w kubeł. Dobra, dobra, bowiem, morda w kubeł, wiadomo. To pa! Jezus, zrabować bank, będę milionerem! Tak, dobra, lecimy teraz do domu po ten plecak, który mi kazał, ubranie i rabujemy pierwszy mój bank w życiu. O, witam państwa! Przyszedłem, mam plecak, zaprosiliście. Proszę. Spóźniłeś się 5 minut. To jest samochód. Mhm. To jest takie urządzenie, którym się porusza. No, będziemy to raczej tym jechać. Wiem. Powątpiewam, dobra, ale będziemy tym jechać rabować bank. Więc pakuj się na pakę. Dobra. Tutaj wychodzimy, żeby dobra. Nie zdradzać się. Dobra, dobra. Dobra. I powolutku tutaj w prawo. Czekajcie, bo ledwo co widzę. Dobra, ej. A co z maskami? Zapomnieliśmy o maskach.
Dobra, ja idę po maski, moment. Dobra. Dobra, tutaj masz broń, tutaj masz maskę. O, dobra. Jeden plecak. Zapomnieliśmy właśnie trzy broni, chciałem powiedzieć. O, plecak, dobra, jest plecak. Dobra, uwaga, teraz przyjrzyjcie się uważnie. Na wejściu mamy upośledzonych El Primo. Nie możemy ich zabić, bo potem będą nas ścigać. Trzeba ich ogłuszyć. Więc... Jeden strzał. Albo zacząć krzyczeć darmowe gemy na przodzie. Nie. Oni już na to nie idą. Kiedyś na to szli, a teraz już to nie idą. W środku jest jeszcze chyba jeden ochroniarz i potem jest prosta droga. Patrzcie na nas. Musimy... Dobra, schowacie się za drzewami. Dobra, ale mniejsza. Idziemy pod bank, pod ścianę banku najpierw. Dobra. Przez okno? Uwaga. Nie przez okno, nie możemy przez okno. No dobra. Bo nasze odciski palców będą mieli. Dobra. Okej, ja tutaj włączam, żeby włączyły się wszystkie kasy, żeby nie mogli teraz przelewać już. Okej, włączone. Dobra. Teraz powinni już tam mieć. Nie mogę już przesyłać ani nic. Dobra. Do góry! Do góry ręce! Ziemia, my jesteśmy uzbrojeni! Au! Na ziemię! Stój! Stop it! Na ziemię! Stop! To jest kontrola policyjna, proszę nie wychodzić. Właśnie. Kajak, niech tutaj zostanie z nimi. Co? Czy nie? Czy lepiej nie? Nie. Dobra, chodź, kajak. Dzień dobry. Tutaj odejść od bankomatu. Odejść od bankomatu, tutaj. Pod ścianę, tutaj zalady prosimy wyjść. Dokładnie. Szybka kontrola. Zalady. Kontrola policyjna. Tutaj obok, tutaj Leona. Nie wzywać policji. Raz. Już. Wchodzimy. Sprawdzamy tylko bankomaty. Tutaj sprawdzamy tylko bankomaty, ale musi być szybko. Zaraz. Ej, kto jest właścicielem tego banku? Ja. O, dobra, to idziesz z nami. Czemu? Idziesz z nami, raz, dwa. Dobra, ja nie szukam kłopotów. Biorę wszystko. Ale my szukamy, dobra. Jezu, ile mam pieniędzy. No i racht. Cicho, bo się dowiedzą. A, no tak, dobra. Jak proszę powiedzieć o przeglądzie trochę. Dokładnie. Jak to tam wygląda z tym przeglądem? Masz, siostra. Dobra, wróciłem, dałem wszystko. Jak z przeglądem? No dokładnie, jak z przeglądem? No, wszystkie kasy są tutaj, prawda? No, w stanie nowym. Ty, patrz, banany! O kurde. Jest tutaj odnowione. No, prawda, jest tutaj praktycznie nowy ten bank. Jesteśmy gotowi. To jest napad! Nie, cisza! Stop! Cisza! Macie się zamknąć, bo wybijemy szyby! Dobra! Już nie ma co udawać! Noirak, bierzemy go na górę, a reszta... Bierz, ile to jest złota! Szybko! Góra! Szef wchodzi na górę, zakładnik! Bierz komputery! Zbieram złoto! Dobrze! Gdzie jest? Zaraz policja się tu zbierze! Gdzie jest kajak? Nie wiem, gdzie jest siostra! Gdzie jest kajak? Zbieram komputery! Zbieraj, tutaj zebrałem! 8... Dobra, to chyba policja, zbieraj złoto. Tak złota. Dobra, góra. O kurde, dobra, gemy tu są. Dobra, to zbieraj gemy. Nie mam kilo, ma ktoś kilo? Dobra, ty, właścicielu, idź szybko właśnie tutaj. Masz kilo? Jesteś zakładnikiem. Dobra, już ci daję kilo. Proszę się nie ruszać, proszę na ziemię. Dobra, neutralizujemy ten napad, lecimy. Tylko spokojnie, bo mają zakładników. Powoli. Musimy z nimi negocjować, powoli. Ej, szefie, Noiracht, wchodzą tu już, minionek! Nie wchodzić, mamy zakładnika! Raz, dwa, au! Nie wchodzić! Dobra. Oj, uważaj! O kurde. Kolby ci. Strzelają tu chyba! Na ziemię! Już! Ziemia, mamy zakładnika i to mocnego! To jest szef banku, proszę nie strzelać! Szef banku, chcecie, żeby zginął? Dobra, nie róbcie mu nic, nie róbcie! Spokojnie, nic mu nie zrobimy, tylko puśćcie nas wolno! Żądamy, żeby żadna policja do nas się nie zbliżała. Dokładnie. My podejdziemy pod samochód i wtedy sobie odjedziemy. A inaczej, jak tego nie zrobicie, to zrobimy to, co z tą szybą. Właśnie. Więc uważajcie sobie lepiej. Puścimy was. Dobra. No, mam nadzieję. No i rach, trzeba chyba wyskakiwać przez okno. Ja coś czuję, że oni blefują. Czekaj, zapomniałem, gdzie jest samochód. O kurde. Dobra, to skok po prostu. Niż nie, okna! Tak skakać, wchodzą tu szybko, tędy! Dobra, skok! Skok, szybko, spadamy stąd! I przy ciebie, szybko tutaj! Tu jest auto, szybko! Szybko! Strzelam do nich! Strzelaj, wsiadamy! Zabity! Jadę, wsiadaj! Jedziemy! Uciekaj, szybko! O Jezu, dobra, rozwaliło się auto, właśnie tam tutaj, do środka, wskakuj, dobra. Już, nie mogę nas znaleźć, bo tutaj szukają. Dobra, przecież. co to jest? Dobra, to jest nasz koniec. Nie no, żartowałem. Teraz musimy zliczyć po prostu hajs.
cały, który zebraliśmy. Co? Co? Jak zniszczyć hajs cały, który zebraliśmy? Zliczyć hajs! A, zliczyć! Dobra, no to zliczamy! Ile warte są te laptopy? Alicja, zostaw. Dobra, jeden jest warty coś koło 4,5-5 tysięcy. O kurde, dobrze. Wszystkie sprzedajemy. Rozstawiajcie wszystko, co macie, hajs cały. 9, cały hajs. No, będzie ciężko, dobra, damy radę. Daj te gemy, ja sprawdzę, ile są warte. Ja, mamy stack gemów, stack bloków gemów. Nie, jeszcze tutaj jest 9, jeszcze mam. Ooo, ale będzie tak. Bogactwo. To czekajcie, to ja nie wiem, czy tego będę rozkładał. Tu na razie zostawię wszystkie w skrzynce. O, ja ci jeszcze hajsu, zobacz, ile mamy. Ile to łącznie wyszło, no i raście. Obliczyłeś to? Tutaj to wszystko, jeszcze mam dwa staki dodatkowo. O, jeszcze tutaj jest. No. Dobra. Szacuję, że możemy kupić za to na pewno dwa samoloty. O. Więc to jest na pewno... Dwa samoloty? Tak, dwa samoloty. Dobra, możemy sobie kupić jakiś dom. Okej, okay, to jest coś koło, moi drodzy, przeliczając ten to całe złoto i te laptopy, coś koło 3 milionów dolarków. Co? Dobrze, 3 miliony mamy w przeliczeniu dolarków, czyli to będzie na naszą walutę tutaj razy 3, czyli mamy 9, prawie 10 milionów. Co? Tyle zrobiliśmy. Dobra, z dzielimy napady. Się po 3. Dzielimy się po 3,33333. Dobra, w okresie dobra, 3. Dobra. 3 miliony dla mnie. Jest. Tak. Tutaj jest wyjście na zewnątrz. Chodźcie. Dobra, dobra. Tu, dobra. Okej, okay, to co? Okej, okay, to co? To ja chyba wracam do domu, do siostry. Tych, nie wiem, gdzie idziesz. No też chyba do siostry, a gdzie? Tak? Siostra, pozwalasz nam zostać? No okej. Okay. Dobra, to zostajemy. Okej. Okay. Dobra. To super, to wracajmy. Okej, okay, więc to było na tyle, dziękuję wam wszystkim, my już tutaj sobie ogarniamy tą kasę, zanim przyjdziemy na konta. Tak. I co, jeżeli chcecie więcej odcinków roleplaya z Noirachtem, to piszcie komentarze i łapki w górę i subskrypcje z dzwoneczkami i wbijajcie do Noirachta link w opisie w pierwszej linijce. Wbijamy 100 tysięcy! I wbijamy mu 100 tysięcy subskrypcji z dzwonkami, także do widzenia wszystkim. Do zobaczenia, trzymajcie się i wesołych świąt, bo już grudzień jest, no. Pa, pa. No.